Cześć. Chciałbym się dzisiaj odnieść do tego żenującego przedstawienia, jakie Kępa odwaliła w telewizji Polsat. Co prawda rozmawialiśmy o tym na ostatnim live'ie, ale no, temat, że tak powiem, zrobił się z lekka rozwojowy. I chciałbym go dzisiaj właśnie poruszyć. Powiem wam tak, no, oglądając te przedstawienie Kępy dla naiwnych, jakoś ja z nią nie płakałem i raczej płakać nie będę. Tak naprawdę na tłuste włosy najlepszy jest szampon i to nie jest żadna tajemnica, a ostre, a nawet chamskie odzywki innych polityków. Powiem tak, może riposta jest celniejsza i bardziej złośliwa w porównaniu z tym, co mówi na przykład Kaczyński, Ziobro o swoich politycznych przeciwnikach. Sikorski to ciągle, można powiedzieć, jest wersal w porównaniu z pisowcami. No, taki w polskiej wersji wersal, czyli rzecz jasna, takie typowo polskie dopierdalanie drugiemu ze swojej wersalki. Ale przypomnijmy sobie na przykład Tarczyńskiego. Jakoś nie widziałem, żeby Kępa wylewała łzy, gdy Tarczyński pod zdjęciem żony Komorowskiego napisał tłuszcz. Gdy inny poseł PiS nazwał polskie kobiety sukami. Dla mnie te krokodyle łzy Kępy z powodu tego, że jej osobiście coś niemiłego czy niegrzecznego powiedział polityk partii opozycyjnej, to tak naprawdę tylko żałosna farsa i nic więcej. Farsa tym bardziej żenująca, by nie powiedzieć obrzydliwa, że Kępa sama chlasta bez opamiętania jęzorem na prawo i lewo. I raczej nie dała się Polsce poznać jako postać szczególnie wrażliwa czy delikatna. Jakoś nie widziałem też nigdy, by płakała z powodu śmierci niewinnych ludzi, na przykład na granicy. Z powodu bicia polskich kobiet przez pisowską milicję. Gwałcenia konstytucji przez jej kolegów. Z powodu śmierci Pawła Adamowicza zabitego po nienawistnej nagonce medialnej w mediach zarządzanych przez jej kolegów. Po tym jak Kaczyński nazwał Polaków z radzieckimi mordami gorszym sortem. Po tym jak Ziobro chciał nadal i chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Po tym jak zdewastowano polskie lasy i zresztą dewastują dalej. Także powiem wam, no jakoś nie widziałem u Kępy łez czy nawet zwykłego zatroskania. Nawet po tym, jak Morawiecki spotkał się w Unii z Marie Le Pen, z panią, która uwielbia Putina. No i oczywiście też nienawidzi Unii Europejskiej, no ale swój do swego ciągnie. Dlatego też te łzy Kępy przed kamerami Polsatu to jak dla mnie jest wyłącznie pusty i zaprogramowany przez pisowskich spin doktorów gest tej można powiedzieć zakłamanej kato talibki, kurde, bo to, że ona jest maniaczką Rydzyka i tych innych wynalazków, to też nie jest żadną tajemnicą. No a żeby było jeszcze ciekawiej, do całej tej szopki przedstawienia w wykonaniu Kępy
Odniósł się poseł Lewicy Krzysztof Śmieszek. Przypomniał sytuację z ubiegłego roku, kiedy to Kępa publicznie go wyśmiewała. Śmieszek przypomniał Kępie, jak w lutym ubiegłego roku publicznie go hejtowała, drwiła z niego, z jego orientacji, nazywała go kandydatką na pierwszą damę, gdy Robert Biedroń kandydował o stanowisko prezydenta. Śmieszek wtedy powiedział Kępie, że ona nie jest w stanie go obrazić. Jak powiedział Śmieszek, wracając jeszcze przy niedzieli do standardów wypowiedzi polityków, nigdy nie powinniśmy odnosić się do czyjegoś wyglądu, orientacji, pochodzenia etnicznego. To są standardy cywilizacji, które pozwalają nam normalnie funkcjonować. Tylko tak przypomnę to posłance Beacie Kępie. I do dalszej części napisał: bardzo bym sobie życzył, by pani posłanka Beata Kępa teraz się do tego odniosła. Przepraszam, żałuję, nigdy już tak nie powiem, itp. Byłoby to mile widziane. Tylko że pisowcy fakt faktem nie potrafią się przyznawać do błędów, nie potrafią przepraszać. To jest już inna bajka. Jak wiemy, Sikorski osobiście i publicznie przeprosił Kępę za swoje słowa, choć ja uważam, że nie miał za co przepraszać. No, to jest moje zdanie. Chciałbym tutaj przypomnieć, że ta ostra wymiana zdań pomiędzy Kępą a Sikorskim odbyła się na Twitterze. Kępa oskarżyła Sikorskiego o nienawiść do polskich symboli, na co ten odparł, że Kępa powinna walnąć się w zatłuszczony łeb. No i oczywiście potem Kępa w Polsacie odstawiła swoją szopkę, mówiła, że Sikorski już tak postępuje, że już niedaleko brakuje do bicia kobiet. Takie pierdoły typowo pisowskie. Ale jakoś zapomina o tych swoim języku, wyśmiewania się z innych. Zresztą całą tą szopkę, którą Kępa odwaliła, zbadał naukowiec. I po jego badaniach, wnioskach nasuwa się samo pytanie, czy Kępa perfidnie, wyrachowanie zmanipulowała, no nie powiem, że Polaków, ale swoich wyborców swymi łzami podczas wywiadów w Polsacie. Naukowiec ten ma na ten temat dość ciekawą teorię. Jak wspomniałem, sprawdził to polski naukowiec dr Patryk Wawrzyński. Jak powiedział, trzeba jednak zapytać, czy łzy pani Beaty Kępy były szczere. Czy może wpadliśmy w pułapkę naszej natury i z troską zareagowaliśmy na zaplanowaną manipulację naszymi emocjami. Na ile zachowanie posłanki było wynikiem odczuwalnego przez nią smutku, a na ile próbą wykorzystania sytuacji do odegrania się na adwersarzu? Takie pytanie zadał dr Patryk Wawrzyński na swojej stronie internetowej. Doktor Wawrzyński zbadał mikroekspresję Kępy. Chciał sprawdzić, czy jej twarz faktycznie przekazywała prawdziwe emocje. Według niego oczekiwany smutek nie był ani wiodącą, ani najsilniejszą okazywaną emocją przez Kępę. Nie był to nawet w momencie, w którym wybuchła płaczem na wizji, przerwała swoją wypowiedź tym łamiącym głosem. Doktor Wawrzyński uważa, że Kępa po prostu kłamała. Jak powiedział słowem, tak wygląda osoba, która udaje, że płacze. I choć tu już wypada być ostrożnym, być może cieszy się z tego, że udało jej się nabrać swojego rozmówcę. Przedstawione w tym wpisie fakty pozwalają przyjąć, że zachowanie pani Beaty Kępy było niewiarygodne.
Brakowało charakterystycznych wyznaczników smutku w ekspresji twarzy, spójnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, adekwatnego pobudzenia czy nadczynności współwystępowania słów i zachowania, napisał dr Wawrzyński. Oczywiście, no nie nam to w pewnym sensie oceniać, ale jeśli doktor ma rację, to Kępa starała się zmanipulować opinię publiczną, a to już jest bardzo, no, delikatnie mówiąc, brzydko i niezbyt ładnie o niej świadczy. Pozostaje mieć nadzieję, że wyborcy stosownie się jej odwdzięczą przy urnach wyborczych przy kolejnych wyborach, choć na to bym też tutaj zbytnio nie liczył, bo jak wiecie, Morawiecki powiedział o swoich wyborcach, to niewiarygodne, że ludzie mogą być aż tak głupi. Także wierzę w to, że większość wyborców PiS na pewno w to uwierzyła. To, że nie pamiętają tego, co PiSowcy mówią na opozycję czy na poszczególne osoby z opozycji, to jest pewne. Oni mają bardzo wybiórczą pamięć. No a jak dla mnie Kępa odwaliła teatrzyk dla ubogich i to chyba nie podlega dyskusji. Tak już na koniec chciałbym przypomnieć wam, być może nie wiecie, o co tam dokładnie poszło, może nie wszyscy wiecie. Mniej więcej zaczęło to się w ten sposób. W środę Kępa opublikowała na Twitterze wpisy, w którym chwaliła fakt, że na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pojawiła się polska flaga. W odpowiedzi Sikorski napisał, że flaga ma przykryć to, że gówniarze z Solidarnej Polski doją lasy tak jak Fundusz Sprawiedliwości. Wtedy Kępa mu odpisała: Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski. Gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym wywieszać. Nienawiść do symboli to ciężka choroba. Odpisała Kępa Sikorskiemu. Na co Sikorski wtedy napisał: walnij się w ten zatłuszczony łeb. Wtedy Kępa mu odpisała: Herr Lord, miałam jednak rację, toczy cię nieuleczalna choroba. Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl to na trzeźwo, swoje agresywne zachowanie. No i tak jak wspomniałem, Sikorski oczywiście przeprosił Kępę na Twitterze. No ta z kolei w wywiadzie dla Polsatu odstawiła tą swoją szopkę dla ubogich, twierdząc, że Sikorski byłby nawet w stanie uderzyć kobietę. No powiem wam, że ta kobieta jest naprawdę chora, no ale no co zrobić. Ja osobiście na miejscu Sikorskiego bym jej nie przepraszał, bo uważam, że nie ma za co. A to, że wytknął jej, że sobie nie wiem, czy zasugerował jej, żeby częściej głowę myła, bo jednak reprezentuje naród polski w Europarlamencie i wypadałoby odrobinę zadbać o siebie, prawda? Jakby tego było mało, w piątek w Radiu Z Sikorski przyznał, że jego wypowiedź była nieelegancka i ponownie publicznie przeprosił Kępę. On sam nie doczekał się jednak przeprosin za sugerowanie, że nienawidzi polskich symboli. Tak jak powiedziałem, PiSowcy nie mają we krwi, nie mają, nie wiem, zakodowane, żeby przyznawać się do winy, żeby przepraszać za swoje błędy. Bo wtedy by to już nie był PiSowiec po prostu. No i oczywiście na koniec prośba. Piszcie, co wy o tym sądzicie, jak wy to widzicie. Czy Sikorski przesadził, czy i tak był delikatny w porównaniu z językiem, jakim posługują się PiSowcy do opozycji. A ja wam już dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć.
Polska Kronika Radiowa. Oto młody Filipek z nadzieją patrzy w niebo. Co tak patrzysz, Filipku? Aha, chciałbyś zostać kosmonautą. To marzenie może się spełnić szybciej niż myślisz, Filipku. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej powołał pełnomocnika do spraw przestrzeni kosmicznej. Kosmos, Filipku, jest w sumie spory jak na nasze warunki, ale go uratujemy. Dziś tylko amatorskie satelity i to tu na Ziemi. Jutro wielka polska flota galaktyczna. Będzie w kosmosie nasza własna księżniczka Fleja, Han Solo i włochata Chewbacca. Pod dowództwem prezesa PiS-ów Lorda Kaczora pokonamy rycerzy gender, bo na wiadomość o powołaniu w Polsce pełnomocnika do spraw kosmosu na Jowiszu środowiska LGBT już trzęsą tęczowymi portkami. Oj, już niedługo waszego trzęsienia, sodomici. Nasze sądy kosmiczne na czele z Sądem Najwyższym zrobią z wami porządek i nawet Artur i Tusk wam nie strasz, nie strasz. A już wkrótce powołamy kierownika Drogi Mlecznej, głównego perukarza Wenus, a także pełnomocnika do spraw podróży w czasie. I przeniesiemy nasz kraj, Polskę, do czasów, kiedy nie było grodzkich i budek i byliśmy wolni od Unii Europejskiej. Do czasów, kiedy bohatersko walczyliśmy z okupantem i symbolicznie spalimy krawat w kształcie totalnej opozycji. Jakże potrzebna jest dobra zmiana w kosmosie. Aż chciałoby się zaśpiewać Filipkowi: podbijemy naszej babci kosmos cały.